O Rety, o nie, mój budzik w telefonie, już muszę wstawać? O Rety, okej, dzisiaj nie chcę w ogóle się spóźnić, szybko się przygotuję, okej, Pia? Co ty na to? Wyspałaś się? Zabiorę wszystkie moje książki, wszystko spakuję, tak żeby dzisiaj być pierwsza w szkole, żeby się nie spóźnić absolutnie w ogóle, chcę mieć dzisiaj bardzo spokojny dzień. Ale jestem zmęczona, o Rety, najpierw śniadanko, zanim dzieciaki wstaną. O Rety, Hania, co ty już tu robisz? Mama, już dawno nie śpię. Stwierdziłam, że zrobię sobie szybko śniadanie i wyjdę wcześniej do szkoły, żeby się nie spóźnić. Rozumiem, okej. Ja dopiero chciałam wrzucić bułeczki do wypiekania. O Rety. Ja nie chcę bułeczek, dziękuję. Zjem sobie tylko te chrupki i wychodzę właściwie. Nie przejmuj się mną. Jesteś taka zorganizowana, o matko, jak będziesz dorosła, to naprawdę, może chciałabyś się jeszcze napić przed wyjściem? Nie, nie chcę, mamo, już właściwie jestem jedną nogą w szkole. No to przepraszam bardzo, że nie udało mi się dzisiaj wstać przed tobą, żeby przygotować śniadania. Powodzenia w szkole. Dzięki, mamo, do zobaczenia potem. Cześć, kochanie, powodzenia. Ekstra, jestem pierwsza tak jak zamierzałam, no to w takim razie mam chwilę dla siebie i będę mogła sobie pograć na telefonie. No dobra. Okej. Widzę, że Hania już jest pierwsza w klasie i nawet nie zauważyła, że ja tutaj jestem. Halo, młoda damo, proszę odłożyć telefon komórkowy. O Rety, przepraszam, już chowam. Ej, co ty? Dave, ale mnie wystraszyłeś. Co to za żarty, he? No co, nie zauważyłeś, że to ja? Ej, przecież byłem tu cały czas. Co ty tak wcześnie przyszłaś? Hej, dzień dobry, ludziska, co tam u was? Słuchaj, Hania, bo widzę, że Luizy nie ma, chyba jest chora. Nie chciałabyś może usiąść obok mnie dzisiaj na lekcji? Co ty na to? Dzięki, ale wiesz co, ja chyba zostanę tutaj. No dobra, okej, ta zawsze z Dave'em, o Rety. Świetnie, taka sobie przyjaciółka. Good morning, kids. Możemy zacząć lekcję. Good morning, Mr. Handsome. Ależ on ma dziś fryzurę. Okej, no to Luiza chyba dzisiaj jest nieobecna. Tak, proszę pana, a ja chciałam spytać, czy skoro nie ma Luizy, czy ja mógłbym zmienić miejsce? No to zależy od Pii, skoro masz obok niej usiąść. Nie ma takiej opcji, chcę posiedzieć sama. Okej, dobra, co jestem taki zły, coś źle pachnę, czy o co chodzi? Ale o co chodzi? Co tak źle jest ze mną siedzieć tutaj? To może ja jakoś źle pachnę? To już od 2 tygodni się nie myłam, o niczym nie świadczy. Mamo, mogłabyś mi wytłumaczyć, co ja tutaj robię w tej podstawówce dzisiaj? To w ogóle bez sensu. Ach, Maciusiu, przecież wiesz, że nie było innego wyjścia. Przecież twój prywatny nauczyciel dziś nie mógł się pojawić. Dlatego musieliśmy znaleźć alternatywę. Ale co to za alternatywa? Poza tym po co ja tacham za sobą tą wielką walizkę? No mamo, wytłumacz mi to. Ach, co za bezsens. Ach, kochany, przecież tam masz wszystkie swoje rekwizyty, wszystkie książki, laptopa, wszystko, co jest ci potrzebne w dniu szkolnym. No, kochany. No to życzę ci powodzenia i trzymaj się tam w tej szkole. No, będę, chyba będę musiał. Ach, o Rety, co to jest? Toalety? Co to za dziwne obrazki? Toalety zaraz przy klasach? Naprawdę dziwne rozwiązanie. Okej, no to zaczynamy lekcję. Zacznijmy od zadań domowych. Ja mam, zrobiłam! Zrobiłam nawet dodatkowe zadanie. O, nasza super turbokujonka, mam dodatkowe zadania zrobiła, to ci dopiero. A, kogoż my tu mamy? Cześć, panie Hansen, mamy nowego ucznia, tylko na dzisiejszy dzień, jakby na zastępstwo. Co? On? A czy on nie był właścicielem centrum handlowego? Co? Maciek u mnie w szkole? Przecież to jest mój kuzyn. Cześć Maciek, ale super, że jesteś z nami w klasie. O, wiesz co, w sumie nie bardzo się cieszyłem, że przyjdę do tej podstawówki, ale skoro ty tu jesteś, to od razu jest mi lepiej. Fantastycznie, ale to tylko na jeden dzień, bo nie ma mojego nauczyciela, rozumiesz, prywatnego. Ej, słuchaj, a nie chciałbyś ze mną usiąść? Mam miejsce wolne, niech ma koleżanki, jest chora. Usiądź, proszę. Razem ze mną. Co? Jego zaprosiła, żeby usiadł tuż obok niej, a mnie nie chciała? Czy ja jej coś zrobiłem? Przecież też jestem super kompanem do siedzenia tuż obok. Ej, ty, snobie, po co ci ta walizka? Wyjeżdżasz gdzieś? Tak, aktualnie nie wyjeżdżam, ale potrzebuję wszystkie te rzeczy, które są w środku. Także nie jest to chyba dziwne, co? Poza tym, co wy macie za dziwne siedzonka i jakby z ogrodu czy coś? Czemu to tutaj jest w tej klasie, he?
Okej, słuchaj, może to trochę dziwne, ale ten chłopak musi dzisiaj z nami być na lekcji, bo jego prywatny nauczyciel nie przyjechał. Taka mała zamiana, dogadaliśmy się. A, rozumiem, nie ma problemu. Mam tylko nadzieję, że nie będzie za bardzo odstawał od reszty uczniów. No cóż, zobaczymy. Okej, życzę tobie i dzieciakom powodzenia, cześć! O ja, dlaczego mój kuzyn tu ma być? Przecież to koszmar! O nie, tego się nie spodziewałam, że tak dzisiejszy dzień się obróci. Na pewno będzie super wredny. Ale co ty, nie przejmuj się. Co ty się w ogóle tak ekscytujesz? To tylko jeden dzień, daj spokój. Hania. Okej, no dobrze. No to Maćku, czy chciałbyś się przedstawić reszcie klasy? No problem. So I'm Maciek Smarkalski and I live in Plymouth City and I'm very, very rich. Co? O czym on gada? Następny super kujon. And maybe you know Hania Wróblewska. She is my cousin, and, but she's very, very poor, unlike our family. So that's all, Mr. Handsome. If you've got any questions, please ask. Dlaczego on powiedział, że jestem poor? To znaczy, że jestem biedna. Co za snob? Dlaczego? Oh, wow, Maciek, jaki on ma świetny angielski, chyba lepszy niż pan Handsome. Oh, wow. Okej, dość wygadany chłopak. Jaki świetny, świetny poziom, jak z klasy ósmej. No dobrze, teraz zapomniałam, co miałam tutaj pisać. Aha, zadania domowe, tak. Serio, czy ja jestem w ukrytej kamerze? Czy on właśnie wziął kredę i pisze nią po tablicy? Chyba cofnąłem się 100 lat w czasie. No jak to, Maciek, o co ci chodzi? Przecież pisze się po tablicy kredą. No, wiesz co, gdybym chciał się cofnąć do lat 80., to bym to zrobił. My piszemy na białej tablicy mazakami, wiesz? Ach, zresztą, nieistotne. Biorę mojego laptopa, żeby zapisać wszystko, co dzisiaj się odbędzie na lekcji. Serio, musisz tak odstawać od całej klasy? Nie możesz po prostu wziąć zeszytu i długopisu, jak reszta dzieci w klasie? Słucham? Dlaczego miałbym to robić? Poza tym, gdybym chciał cofnąć się w przeszłość, to kupiłbym sobie maszynę czasu. Och, co za bzdura. O nie, co za okropny dzień. To będzie najgorszy dzień, a tak chciałam, żeby było spokojnie.